Witam Cię. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób zarejestrować się na portal społecznościowy SiteTalk. Wpisujemy adres internetowy www.sitetalk.com i koniecznie łamane przez osobę, która Tobie rekomenduje SiteTalk. Mój nick to tutaj jest Agusia, więc wpisuję po ukośniku Agusia. Enter. Otwiera nam się strona rejestracyjna, początkowa. Bardzo ważne jest to, żeby sprawdzić tutaj, czy sponsor jest wpisany dobrze. Tam było po ukośniku Agusia, w związku z tym pasuje, wszystko jest dobrze. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie wpadniecie do struktury jakiegoś Chińczyka, Japończyka albo gdziekolwiek, tylko będziecie z rekomendacji osoby, która Wam o tym powiedziała, więc przy okazji możecie w przyszłości liczyć na pomoc tej osobie, no i w przyszłości macie też możliwość albo też od razu zarabiać pieniądze na tym portalu społecznościowego, bo też między innymi dlatego większość osób się tutaj rejestruje. Oczywiście możemy na dzień dobry zmienić sobie język. Jak widać, mamy tutaj wiele różnych języków. Tutaj w tabelce dołącz do SiteTalk wpisujemy swojego maila. Wybieramy datę urodzenia. Oczywiście osoba, która się tutaj rejestruje, musi mieć ukończone 13 lat. Wpisujemy następnie tutaj kod CAPTCHA. No, jeżeli nie bardzo jest czytelne, to odświeżamy. O, to jest szansa, że uda się. Klikamy zgodę i dołącz teraz. Następnie wchodzimy na swojego maila, którego wpisaliśmy. Tutaj powinien pojawić się mail z SiteTalka, weryfikacja konta. Dziękujemy za wybranie SiteTalk i potwierdź swoje członkostwo. Klikamy w link, który otrzymaliśmy w mailu. I tutaj przenosi nas na stronę SiteTalka w celu dokończenia rejestracji. Mamy tutaj trzy kroki. Podstawowe informacje, szczegóły oraz uzupełnij. Czyli wpisujemy swoje hasło. Wpisujemy imię i nazwisko. Wpisujemy, no możemy sobie wybrać znowu płeć, tak, kolejny raz w życiu, swój adres. Choć adres nie jest konieczny, konieczne są te słowa, te rubryki, gdzie są ogwiazdkowane, więc powiedzmy, że tutaj zostawimy. Kraj wybieramy, niech to będzie Polska. I nazwę użytkownika wybieramy. Tak jak tutaj sponsor ma nazwę użytkownika Agusia, tutaj wybieramy znowu, ja sobie wpiszę Agusia10. I klikamy uzupełnij. I automatycznie jesteśmy zalogowani już na portalu. A o tym, co można robić tutaj dalej w profilu, dowiesz się z kolejnego filmu, na który oczywiście serdecznie Cię zapraszam. Pokażę Ci jeszcze teraz, tutaj się wylogujemy na końcu, w jaki sposób później jeszcze po takiej rejestracji zalogować się na SiteTalku. Wchodzisz na stronę główną www.sitetalk.com i tak jak wcześniej tutaj była rejestracja, tak teraz logujesz się tutaj na tym czarnym pasku. Można sobie oczywiście zmienić od razu przed zalogowaniem język na polski. Można sobie kliknąć tutaj później pamiętaj mnie. Hasło to, które tam wybrałeś. I klikamy zalogować. I jesteśmy już na naszym profilu. To tyle. Zapraszam Cię do następnego filmu, w którym opowiem Ci więcej na ten temat, co tutaj na tym portalu można jeszcze zrobić ciekawego.